Krótkowzroczność jest chorobą, która polega na wydłużeniu gałki ocznej. W oku bez krótkowzroczności światło, przechodząc przez rogówkę i soczewkę, zostaje skupione w tylnym biegunie gałki ocznej, w siatkówce, w miejscu, które nazywamy plamką żółtą. Dzięki dokładnemu skupieniu się promieni na siatkówce, obraz, który powstaje w mózgu, jest wyraźny. W oku krótkowzrocznym ze względu na wydłużenie osiowe gałki ocznej światło skupia się przed siatkówką, dlatego obraz, który powstaje, jest niewyraźny. Stąd konieczność noszenia okularów i soczewek kontaktowych. Nieostre widzenie i okulary to jednak nie jest jedyny problem. Z powodu wydłużenia gałki ocznej dochodzi w niej do różnego rodzaju zwyrodnień i nieprawidłowości, które mogą doprowadzić do chorób oczu związanych z krótkowzrocznością, takich jak jaskra, zaćma, zwyrodnienie plamki żółtej i odwarstwienie siatkówki. Choroby te mogą rozwinąć się już w bardzo młodym wieku i doprowadzić nawet do utraty widzenia. Szczególnie narażone są osoby uprawiające sporty, ale również dodatkowo osoby narażone na stres, z bólami głowy z niskim ciśnieniem tętniczym lub przeciwnie, z podwyższonym ciśnieniem tętniczym i podwyższonym poziomem cholesterolu. Dodatkowym czynnikiem ryzyka jest występowanie tych chorób w rodzinie. Badanie profilaktyczne osoby z krótkowzrocznością daje szansę wykrycia tych chorób na wczesnym etapie ich rozwoju i włączenie odpowiedniego leczenia które skutecznie zatrzymuje postęp nieprawidłowych zmian. Im wcześniej wykryte zmiany, tym leczenie jest łatwiejsze i skuteczniejsze.